Rozdział 7. Robinson knuje mordercze plany. Druga strona sprawy. Przygoda w jaskini. Różności odnoszące się do zwierząt Robinsona. Ludożercy przy ucieczce. Nowe plany mordercze. W gruncie rzeczy nie brakowało mi już teraz niczego. I dla rozrywki tylko zajmowałem się tym i owym, co bym chciał pozyskać. Te słowa ostatnie dotyczą jednak czasu, zanim mnie ogarnął strach przed dzikimi, gdyż potem znikł cały mój popęd wynalazczy. Pośród innych zajmowało mnie też pytanie, czy zdołałbym wytworzyć z jęczmienia słód, a z niego piwo. Było to niemal zuchwalstwem, gdyż ważniejsze od piwa miałem przed sobą zadania. Przyszła mi jednak ta chętka, zgoła przyznam niewykonalna, gdyż do piwowarstwa trzeba mnóstwo przedmiotów, których sporządzić do tej pory nie zdołałem, jak na przykład beczek. Całymi tygodniami usiłowałem zrobić beczkę, ale wszystko szło na marne. Poza tym skądże wziąć chmielu, by piwo uczynić smacznym i trwałym, a także kotła, by je uważyć. Mimo to pewny jestem, że miałbym pewnego dnia na stole piwo, gdyby nie strach przed ludożercami, gdyż powziąwszy raz plan, zawsze wprowadzałem go w życie. Teraz jednak mój zmysł wynalazczy skierował się w inną stronę. Po całych dniach i nocach dumałem, jakby zaskoczyć dzikich przy krwawej uczcie i zniweczyć ich. Książka dwa razy obszerniejsza od tej nie pomieściłaby wszystkich planów, jakie układałem, by dzikich pokonać lub co najmniej po strachem odpędzić ich daleko. Wszystko było jednakże na nic. Bo jakże walczyć samemu z 20 czy 30 dzikimi, którzy umieli trafić strzałami i włóczniami równie dobrze do celu, jak ja z mych muszkietów. Od czasu do czasu przychodziło mi na myśl zakopać kilka funtów prochu w miejscu, gdzie zakładali ognisko, tak by sami przez się ulegli zniszczeniu. Ale miałem jedną zaledwie beczkę prochu, to też nie mogłem się zdecydować na taką rozrzutność. Poza tym nie byłem pewny skutku. Dzicy mogliby zostać tylko obrzuceni węglem i głowniami, a to nie odstraszyłoby ich na pewno od wyspy. Należało raczej ukryć się w zasadzce, wziąwszy 3 podwójnie nabite muszkiety i strzelać stamtąd podczas ich ohydnej biesiady. Na każdy strzał powinno by paść 2 lub 3, jak sądziłem. Potem zaś chciałem wypaść na nich z pistoletami i szpadą, tak by żaden nie uszedł. Dawało to nadzieję pokonania około 20 dzikich. Całymi tygodniami zajmował mnie ten plan. I to tak żywo, że mi się po nocach śniły utarczki z niezliczonymi hordami ludożerców oraz świetne nad nimi zwycięstwa. Nie poprzestając na snuciu planów, wyszukałem w ciągu kilku dni sposobne na zasadzkę miejsce w pobliżu skalistej wyżyny, skąd mogłem widzieć przybywające czółna dzikich. Rosło tam kilka wielkich drzew. Jedno zaś było wypróchniałe. Obrałem je sobie za placówkę i umyśliłem strzelać stąd, mierząc dobrze, tak by kilku dzikich kłaść za każdym strzałem. W ponurym nastroju nabiłem 2 muszkiety siekańcem ołowianym oraz małymi kulkami, zaś strzelbę grubym śrutem. Każdy pistolet dostał po 4 kule. Po czym zabrawszy amunicję na dalszych 6 czy 8 strzałów, uznałem, że jestem dostatecznie wyposażony na moją wojenną wyprawę. Każdego ranka ruszałem w pełnym rynsztunku do mojej zasadzki odległej o jakieś 3 mile angielskie w celu wyglądania czółen nieprzyjacielskich. W końcu jednak znużyło mnie to, gdyż przez 2 lub 3 miesiące nie odkryłem śladu dzikich na lądzie ni na morzu. Przez czas trwania tych wypraw nie opuszczała mnie chętka zamordowania jakichś 20 czy 30 nagich dzikusów, by ich ukarać za nieludzkie postępki, nad którymi zresztą nie zastanawiałem się dotąd poważnie. W każdym razie dla dzikich ludożerstwo nie było czymś tak ohydnym jak dla mnie. Wstrętny ten obyczaj odziedziczyli po przodkach i uznawali go za słuszny i zgodny z naturą. Tracąc ochotę do codziennych marszów wywiadowczych, zacząłem też jednocześnie zmieniać zapatrywania na postępki dzikich oraz własne wojownicze plany. Zadałem sobie pytanie, jakie mam prawo sądzić tych nieświadomych zła ludzi i mordować ich, skoro niczym przeciw mnie samemu nie wykroczyli, a obyczaje ich nic mnie przecież nie obchodziły. Czyliż wiem,
Pytałem sam siebie, jakim okiem patrzy Bóg na czyny tych biedaków? Nie uważają oni ludożerstwa za grzech. A przeto są mniej karygodni od wielu chrześcijan, którzy wiedząc, co grzech, dopuszczają się go codziennie. Zabijają oni jeńców swych, jak my bydło, i jedzą ich mięso, jak my wołowinę lub kozinę. Przeto nie widzą w tym nic złego. Te rozważania doprowadziły mnie do wniosku, że nie miałem słuszności zwąc dzikich mordercami. Iluż chrześcijan pomordowało jeńców wojennych? Cóż mnie zresztą obchodzić mogło ich wzajemne nieludzkie postępowanie, skoro osobiście dotąd nie poniosłem krzywdy? Póki nie byłem zagrożony, nie miałem prawa występować zbrojnie. Należało także wziąć pod rozwagę, że przed wczesnym rozpoczęciem walki mogłem sobie wielce zaszkodzić. Gdyby uszedł żywcem bodaj jeden z dzikich, doniósłby o wszystkim niezawodnie swym ziomkom. Tysiące ich wylądowałoby na wyspie, ja zaś zginąłbym bez ratunku. Jedną rzeczą było teraz, jak i przedtem, żyć ile możności w ukryciu, tak by dzicy uważali wyspę za całkiem bezludną. Zaprzestałem więc mych marszów wywiadowczych i wykreśliłem z myśli wszystko, co dotyczyć mogło zachodniego wybrzeża mej wyspy. Przewiozłem natomiast drogą od wschodu na koniec mą pirogę i umieściłem ją w skalistej zatoce. Tutaj nie mogli dotrzeć dzicy, gdyż przeszkodą był im prąd wodny. Warunki, w których teraz żyłem, odwiodły mnie oczywiście od pożytecznych wynalazków i przedsięwzięć, a cała moja uwaga poświęcona została wyłącznie bezpieczeństwu osobistemu. Nie śmiejąc wbić gwoździa, ni rozłupać kawałka drzewa z obawy, by hałas ten nie zdradził mej obecności, radbym był też nie rozpalać ogniska o widzialnym daleko słupie dymu. Prace wymagające ognia wykonywałem przeto teraz pośród lesistej kotliny, gdziem sporządził ostatnie wiadome zagrodzenie dla kóz. Tutaj odkryłem ku wielkiej mej radości obszerną jaskinię, do której na pewno nie mógł się dostać żaden z dzikich. Wejście do niej leżało u podnóża skalnej ściany. I byłbym go zgoła nie odkrył, gdyby nie to, żem ściął kilka pniaków, by z nich wypalić węgiel drzewny. Zanotuję tu mimochodem, na co mi były potrzebne te węgle. Oto nie chcąc rozpalać w fortecy mej ogniska dającego dym, wypalałem tutaj, zakryty lasem, węgle na sposób węglarzy w mielerzach, czyli stertach drzewa okrytych darnią. Potem zaś używałem tego niedymiącego już materiału w domu do gotowania i wypieku. Nosiłem te węgle w koszyku plecznym. Odkryte wejście pobudziło mą ciekawość i wszedłem do wnętrza. Jaskinia była wysoka, tak że mogłem iść wyprostowany. Po kilku jednak krokach zawróciłem i umknąłem co sił. W głębokiej ciemności ujrzałem parę błyszczących, wbitych we mnie oczu. Na polu nabrałem jednak odwagi i powiedziałem sobie, że istota będąca w jaskini doznała niewątpliwie podobnego jak ja strachu. Chwyciłem tedy żagiew z ogniska i ruszyłem ponownie. I tym jednak razem uciekłem, bardziej jeszcze może przerażony, albowiem usłyszałem jęk, jaki wydaje człowiek w chwili wielkiego cierpienia. Włosy mi stanęły na głowie, ale zebrałem po chwili całą odwagę i wzniósłszy żagiew, ruszyłem w stronę, skąd jęk dochodził. Po paru krokach zobaczyłem wielkiego, bardzo starego kozła, który wydawał ostatnie tchnienie właśnie w chwili mego nadejścia. Potrąciłem go z lekka nogą, chcąc wiedzieć, czy nie da się wypędzić z jaskini. Uczynił ruch, jakby chciał wstać, ale padł zaraz bezsilny. Przyszedłszy z przerażenia do siebie, rozejrzałem się wokoło. Jaskinia była mała i bardzo niekształtna. Wysokość jej, znaczna u wejścia, malała ku tyłowi nagle tak, że posuwać się mogłem tylko na czworakach. Dałem więc na razie pokój, postanowiwszy jednak zbadać rzecz nazajutrz dokładniej. Zaopatrzyłem się w tym celu w 6 wielkich świec, jakie sporządzałem teraz z łoju koziego i kłaków. Krzesiwo stanowił zamek jednego z muszkietów, napełniony chubką z butwiałego drzewa. Wyposażony tak, wszedłem do jaskini, co nie było sprawą błahą, gdyż nie wiedziałem, co mnie tam czeka w ciemności. Niskie przejście miało około 10 metrów długości, po czym sklepienie wznosiło się na jakieś 20 stóp. Widok, jaki mnie tu uderzył, był czymś, czego zaprawdę nie widziałem w życiu. Światło mych świec odbijały 1000-krotnie ściany okryte, sam nie wiedziałem czym,
klejnotami, diamentami czy złotem. Wnętrze lśniło takim blaskiem, że trudno było uwierzyć, iż patrzę na rzeczywistość, a nie śnie. Ziemię pokrywał sypki, suchy piasek. Nigdzie śladu wilgoci nie dostrzegłem, a przy tym grota wolna była całkiem od brzydkich stworzeń, jakie chętnie przebywają w miejscach ciemnych. Jedyną stroną ujemną było niskie przejście, ale wzmagało to bardzo bezpieczeństwo tej kryjówki. Uradowany wielce odkryciem, postanowiłem przenieść tu niezwłocznie wszystkie najcenniejsze przedmioty. Przede wszystkim szło mi o proch, 2 strzelby i 3 muszkiety. Pierwszego rodzaju broni posiadałem 3 sztuki, drugiego zaś 8. 5 muszkietów stało na rusztowaniach przy strzelnicach fortecy i były w każdej chwili gotowe do strzału. Przy tej sposobności otwarłem beczkę z przemoczonym prochem i przekonałem się, że woda dotarła tylko na kilka cali w głąb, zaś reszta pozostała nietknięta. W ten sposób zapas mój wzrósł znowu o 60 funtów. Przeniosłem całą amunicję do nowej jaskini, zostawiając w fortecy tylko 3 funty na nieprzewidziany wypadek. Byłem teraz czymś w rodzaju olbrzymów zamierzchłych czasów, którzy mieszkali w przepastnych jamach i dziurach skalnych, gdzie nikt się do nich zbliżyć nie mógł. Nawet 500 dzikich nie znalazłoby mnie tutaj, zaś w razie odkrycia nie mieliby oni sposobu napaści wykonać. Stary kozioł zdechł dnia następnego, ja zaś pogrzebałem go na miejscu. Zbliżył się 23 rok mego pobytu na wyspie. Nawykłem do tego życia zupełnie i nie przerażało mnie już, że dokonam tu życia w samotności, kładąc się jak stary kozioł na śmierć w głębi jaskini. Jedno mi tylko mąciło spokój. To jest strach przed dzikimi. W wolnych chwilach pozwalałem sobie na różne rozrywki i żarty. Wspomniałem już, że mój Paul umiał mówić. Paplanina tej papugi sprawiała mi wielką przyjemność. Była mi ona przez lat 26 wierną towarzyszką i żyć by mogła pewnie dłużej jeszcze, gdyż słyszałem wielokrotnie w Brazylii, że nieraz papugi żyją do 100 lat. Poczciwy mój pies dochował mi przez lat 16 wierności, po czym zdechł z upadku sił. Ja zaś niejednokrotnie opłakiwałem jego utratę. Mówiłem już o kotach moich. Trzymałem tylko 2 oswojone w domu, nie dopuszczając do siebie gromady dzikich. Koty te sprawiały mi również dużo uciechy. Prócz lam miałem w obejściu wewnętrznym także kilka kóz. Żywiłem je z ręki, one zaś odwdzięczały mi się wielką przyjaźnią i przybiegały na zawołanie, skacząc wesoło. Oswoiłem potem jeszcze kilka papug, ale chociaż umiały wymawiać me imię, nie były tak pojętne jak stary mój Paul. Przyczynę stanowiła może ta okoliczność, że nie zajmowałem się nimi tak troskliwie i wytrwale. Do mych zwierząt domowych zaliczałem też kilka kurek wodnych. Złapałem je na wybrzeżu, podciąłem im skrzydła i puściłem w obręb palisady. Niebawem jednak rozmnożyły się tak bardzo, że musiałem wypuścić stado na zewnątrz. Porobiły sobie gniazda w gałęziach młodego lasu, którym, jak wiadomo, otoczyłem mą siedzibę, a wesoły ich świergot i skoki radowały mnie często. Życie na wyspie mógłbym tedy nazwać szczęśliwym i spokojnym, gdyby nie strach przed ludożercami. Bóg miał jednak co do mnie swe zamiary i okazał dowodnie na mym przykładzie, jak to ludzie nie zdają sobie sprawy, iż nieraz jedynym ich wyzwoleniem i środkiem ratunku jest to właśnie, czego się boją najbardziej i co uważają za ostatnie nieszczęście. Mógłbym złożyć na to liczne dowody z przeżyć własnych, jednakże nic nie daje lepszego stwierdzenia, jak wydarzenia zaszłe w ostatnich latach mego pobytu na wyspie. Nadszedł grudzień 23 roku mego wygnania. Właśnie dojrzało zboże i miałem się wziąć do żniw. Wstałem pewnego dnia przed świtem jeszcze i wyruszyłem na moje pole. Uszedłszy jednakże mały kawałek drogi, zobaczyłem dym na wybrzeżu, w odległości jakichś 2 mil angielskich. Oczywiście wylądowali dzicy. I to tym razem na mojej stronie wyspy. Stanąłem przez chwilę skamieniały ze strachu. Potem zaś wróciłem pędem do fortecy. Wyciągnąłem drabiny, przysposobiłem wszystko do obrony. Nabiłem muszkiety i pistolety i postanowiłem stawiać opór do ostatniego tchnienia. Nie zaniedbałem też polecić się opiece nieba i błagałem Boga, by mi nie dał wpaść w ręce barbarzyńców. Siedziałem przez 2 godziny w fortecy, czekając napadu. Potem wzięła mnie ochota ruszyć na wywiad do obozu nieprzyjaciela. Nie mogąc nikogo wysłać,
Trapiony ciekawością, wylazłem po drabinie na szczyt mej góry. Położyłem się na brzuchu i skierowałem lunetę na wybrzeże. Wokoło ognia siedziało 9 dzikusów. I to nie w celu grzania się, ale po to, by urządzić sobie ohydną ucztę z ofiar, które przywlekli ze sobą. Opodal leżały wyciągnięte na piasku 2 kanu. Że zaś był właśnie odpływ, sądziłem, iż dzicy czekają na przypływ, by odpłynąć. Wzburzył mnie wielce widok straszliwych ludożerców w takiej bliskości mego osiedla. Przekonawszy się jednak, że mogą wylądować tylko w czasie niskiego stanu wody, powiedziałem sobie, iż w porze stanu wysokiego i panującego przy nim prądu nic mi z ich strony nie zagraża, o ile naturalnie nie wylądują przedtem. Przewidywanie moje było słuszne. Zaledwie nastał prąd zachodni i woda zaczęła się podnosić, dzicy zepchnęli co prędzej swe pirogi w morze i odpłynęli. Przedtem jednakże wykonali taniec, który obserwowałem najdokładniej przez lunetę. Byli oni całkiem nadzy i nie mieli ni strzępka odzieży na ciele. Gdy tylko opuścili wyspę, zsunąłem się po skale do fortecy. Wziąłem na plecy 2 muszkiety, zatknąłem za pas 2 pistolety, przypasałem szpadę i ruszyłem śpiesznie w stronę skalistych wzgórz, gdzie po raz pierwszy widziałem ślady dzikich. Po 2-godzinnym marszu przekonałem się po różnych znakach, że na wyspie wylądowały jeszcze 3 dalsze czółna. Po chwili zaś dostrzegłem je istotnie w dali, na widnokręgu, jak zmierzały ku lądowi. Widok ten odebrał mi otuchę, a przerażenie me wzrosło jeszcze, gdym zobaczył szkaradne szczątki uczty. Krew, kości i inne resztki ciał ludzkich, pożartych tu w radosnym upojeniu. Rozgorzałem ponownie gniewem na tych obrzydłych barbarzyńców i postanowiłem wytropić bez litości załogę pierwszego czółna, jakie tu wyląduje. Dzicy nie odwiedzali, widać, wyspy zbyt często, gdyż przez następnych 15 miesięcy nie odkryłem nigdzie ich śladu. Pora deszczowa czyniła też niemożliwym taki przyjazd. Mimo to jednak żyłem w ciągłej obawie napadu, co dowodzi, że niebezpieczeństwo spodziewane jest 100-kroć gorsze od rzeczywistego. Po całych dniach i nocach knułem plany mordercze, tracąc na tym czas, który mogłem spożytkować znacznie lepiej. Szło mi o najlepszy sposób podejścia ludożerców za następną ich bytnością, zwłaszcza gdyby znowu przybyli w 2 oddziałach. Zapomniałem przy tym całkiem, że chcąc uniknąć zdrady, będę musiał mordować jeden po drugim każdy przybywający tu oddział, tak by z wieścią nie wrócił nikt, a w ten sposób stanę się z czasem mordercą nierównie gorszym od tych nieświadomych pogan. Na takich rozmyślaniach i obawach upłynął mi 1 rok i 3 miesiące, a dzikich nie było ni śladu, chociaż zachodziła możliwość, że lądują i to nieraz w miejscach mi nieznanych.